Morawieckiego powitała Państwa Młodzieżowa Orkiestra Dęta na noworocznym koncercie. Koncercie odbywającym się w świątyni w Dąbrowie Zielonej. I chcę tu serdecznie powitać księdza kanonika Honorata Nowaka na dzisiejszym koncercie oraz księdza prefekta Kamila Chudego. Witam serdecznie panią wójt Marię Włodarczyk, witam przewodniczącego Rady Gminy wraz z radnymi i witam bardzo serdecznie wszystkich państwa, którzy przybyliście tutaj do tej świątyni, żeby wspólnie z orkiestrą młodzieżową pod batutą kapelmistrza Dariusza Pikora spędzić to niedzielne popołudnie. Proszę państwa, dzisiejszy koncert podzieliliśmy na 5 takich części. I w pierwszej części usłyszycie kolędę Mędrcy Świata, kolęda, która pochodzi z XVII wieku, do muzyki księdza Zygmunta Odelgiewicza. Następnym utworem będzie Morricone Melodia do muzyki Ennio Morricone i w aranżacji Rolanda Kernen. Solo na trąbce wykona Hubert Giska. Ennio Morricone jest kompozytorem włoskim, który skomponował muzykę do bardzo wielu filmów, około 500, a jego płyty z muzyką sprzedały się w milionowych ilościach. Jest laureatem wielu nagród, między innymi nagrody Oscara za muzykę filmową. I trzecim utworem w tym wejściu będzie Ave Maria, muzyka Henryka Jan Botorego w aranżacji Władysława Sokalskiego. Tutaj solo zaśpiewa Sylwia Makowska. Ave Maria, czyli modlitwa Zdrowaś Mario, łaski pełna, była i jest do tej pory tematem wielu utworów muzycznych. Najbardziej znane to Ave Maria Franciszka Schuberta oraz Ave Maria Charlesa Gounoda. A my dziś usłyszymy muzyczną interpretację Ave Maria według Henryka Jana Botora, polskiego współczesnego kompozytora i organisty. Życzę miłego odbioru. Thank you.
drugiej części koncertu usłyszymy również trzy utwory. Kolędę dzisiaj w Betlejem zaśpiewają Olga Hasikowska i Weronika Chmielewska. Kolęda ta pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Teksty tej kolędy ukazały się w śpiewniku Jana Siedleckiego, polskiego misjonarza. Mimo że autorzy ani muzyki, ani tekstu są nieznani, kolęda ta cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Na podstawie tej kolędy powstało wiele kolęd patriotycznych. Doczekała się również wersji protestanckiej, a także prawosławnej, bardzo popularnej na Kresach Wschodnich, również na Litwie, na Białorusi i Ukrainie. Drugim utworem będzie również kolęda O Gwiazdo Betlejemska i tutaj solo na klarnecie wykona Mateusz Sowa. Mateusz Sowa jest mieszkańcem kolonii Raczkowice. Edukację muzyczną rozpoczął wcześniej, bo już w wieku 8 lat uczęszczał do szkoły muzycznej imieni Michała Żebrowskiego w Częstochowie, ale również edukację prowadził w Ośrodku Kultury razem z Młodzieżową Orkiestrą Dętą. Mateusz jest laureatem wielu prestiżowych konkursów ogólnopolskich, międzynarodowych, co dało mu to, że otrzymał stypendium artystyczne prezydenta miasta Częstochowy oraz stypendium od ministra kultury w roku ubiegłym. Gratulujemy Mateuszowi. A trzecim utworem będzie utwór Ammerland do muzyki i aranżacji Jakoba de Hanna, holenderskiego współczesnego kompozytora, ceniony na całym świecie i jego utwory są bardzo popularne i wykonywane przez wiele orkiestr w Europie i w Stanach. Prosimy, panie kapelmistrzu. Thank you.
A teraz wystąpią najmłodsi członkowie naszej orkiestry, tak zwana Mała Orkiestra Dziecięca. Składa się z uczniów, którzy kształcą się pod okiem instruktorów. Wśród nich są osoby, które uczą się rok, dłużej, ale też jest kilka osób, które są już w stałym składzie orkiestry. Obecnie indywidualną naukę pobiera 22 uczniów, w tym mamy 6 takich bardzo początkujących. A dzisiaj na klarnetach zagrają Oliwia Majszak, Natalia Kaczmarek, Zuzanna Szyda, Julia Mysłek i Karolina Krawczyk. Na trąbkach Angelika Rak, Mateusz Boborowski, Kinga Wypart, Weronika Duś, Wiktoria Balas i Dawid Pacia. Saksofony altowe Sandra Kidziuń i Dorota Pietras. Saksofony tenorowe Julia Bożek i Martyna Stefaniak. Sakshorn barytonowy Jakub Gradowicz. A najmłodszym muzykiem jest Oliwia Majszak, chodzi do klasy trzeciej. Thank you.
następnej części usłyszymy kolędę Pasterze Mili. Jest to kolęda, która pojawiła się po raz pierwszy w latach 50. XVIII wieku. Kompozytorem melodii był Piotr Studziński, który komponował również muzykę do innych pieśni i kolęd. Następny utwór to znana pieśń o miłości Elvisa Presleya na bardzo ciekawą aranżację dla orkiestry dętej. I trzecim utworem będzie Przekażmy sobie znak pokoju do muzyki Zbigniewa Górnego w opracowaniu Władysława Sokalskiego, a solo zaśpiewają Olga Hasikowska i Weronika Chmielewska. Thank you.
Teraz orkiestra zagra Bella Romantica, czyli piękna, romantyczna, gdzie kompozytorem jest Steve McMillan oraz muzykę do filmu Walta Disneya Kraina Lodu w aranżacji Johnny Wissona, a w składance usłyszymy piosenki Ulepimy dziś bałwana czy Mam tę moc. Thank you.
jest taki dzień, tylko jeden raz do roku. Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień. Dziś nam rok go składa w darze. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Drodzy Państwo, z tego miejsca chciałem Państwu życzyć w imieniu swoim i całej orkiestry wszystkiego dobrego na ten rok. Dużo zdrowia, dużo szczęścia i przede wszystkim spełnienia marzeń, tych małych i tych dużych. I jeszcze chciałem z tego miejsca podziękować mojej orkiestrze za ubiegły rok, gdzie włożyli bardzo dużo pracy. Chciałem wam, kochani, bardzo podziękować. Zrobiliście bardzo dużo wkładów, to dużo poświęcenia. Przez to, że się uczycie, pracujecie, a potraficie przyjść na próbę, włożyć dużo pracy i osiągnąć taki sukces, jak osiągnęliśmy w tamtym roku. Jeszcze raz z całego serca bardzo wam dziękuję. Jestem z was bardzo dumny. Dziękuję. Proszę Państwa, za chwilę kolędę właśnie, dzień jeden w roku z repertuaru Czerwonych Gitar, gdzie kompozytorem Seweryn Krajewski, słowa Krzysztof Dzikowski, a opracowanie Władysław Sokalski, zagra orkiestra, a solo zaśpiewa Sylwia Makowska. Ciepły, choć grudniowy.
ja bardzo proszę teraz solistów, żeby tutaj wyszli na środek. Huberta, Mateusza, Sylwię, Olgę i Weronikę. Poproszę również panią wójt. Pana przewodniczącego, pana Krzysztofa Kucharskiego i panią wójt Marię Włodarczyk. Użyczę mikrofonu. Szanowni państwo, pozwólcie, że w imieniu was wszystkich, nas wszystkich tutaj zgromadzonych, dziękować będziemy naszej orkiestrze dętej. Dziękować będziemy panu kapelmistrzowi za niesamowity wieczór, za cudowne wrażenia muzyczne, za to wszystko, co nam dzisiaj tutaj zafundowaliście. Serce się raduje. Panie kapelmistrzu, proszę tutaj bliżej do mnie. Jest pan po prostu niesamowity. Dziękuję panu za profesjonalizm. Dziękuję panu za talent, którym pana pewnie Bóg obdarzył, ale też i za ogromną umiejętność dydaktyczną, nauczycielską, przekazywania tego, co pan ma w sobie. To czuć było dzisiaj w tych utworach, które słuchaliśmy. To jest coś niesamowitego. Ja jestem już na którymś koncercie, ale dzisiaj może też i utwory, które graliście. Ale no, nie umiem tego, drodzy państwo, wyrazić. Nie jestem muzykiem z wykształcenia, więc trudno mi znaleźć słowa. Pewnie to moja nauczycielka, pani Helena, by to lepiej zrobiła, bo uczyła kiedyś muzyki i muzykę czuje i umie o niej opowiadać. Ale myślę, że wszyscy państwo to czuliście, to niesamowite dźwięki, tą niesamowitą muzykę, którą tutaj wydobywał pan za pośrednictwem tej cudownej, cudownej młodzieży. Moi kochani, dumni to za mało. Jesteście po prostu niesamowici. Bo wiecie państwo, zawsze muzyka robi takie wrażenie na człowieku bardzo dobre, ale jeżeli ta muzyka jest w wykonaniu naszej młodzieży, naszych cudownych dzieci, to po prostu sama radość. Sama radość. Ja taką radość dzisiaj czuję i myślę, że nie jestem odosobniona, że ci wszyscy tutaj, zobaczcie państwo, którzy są z nami wieczorem, słuchali was, czują to samo. Zgadzacie się państwo? Czujecie to samo. Właśnie. Bardzo wam dziękuję. Kapelmistrzu, bo będę trzymać te kwiaty. Życzę wszystkiego dobrego i cieszę się też bardzo, że pan jest z nami, bo oprócz tego talentu, o którym mówiłam, wyniósł pan też coś, czego też trudno nazwać, taką empatię, taki dobry kontakt z młodzieżą, nie tylko muzyczny, ale i wychowawczy. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję dzisiejszego koncertu. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący teraz pewnie wręczy naszym solistom wspólnie razem. Bardzo. Ja myślę, że już nie będziemy dłużej przemawiać, bo nie wiem, czy panie kapelmistrzu, są jeszcze jakieś bisy przewidziane. Jeżeli tak, to bardzo, bardzo, bardzo byśmy prosili. Tak? Cudownie. Thank you.
Puzonie grał Grzegorz Sowa. Utalentowana rodzina, ponieważ wcześniej Mateusz Sowa na klarnecie, a teraz Grzegorz na puzonie. Ja pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy przybyli na dzisiejszy koncert. Pani wójt jeszcze ma upominki dla członków orkiestry, ale myślę, że orkiestra jeszcze nam coś na pożegnanie zagra, bo widzę, że wszyscy jeszcze oczekują czegoś, bo nikt nie wychodzi. Czy mamy jeszcze coś, panie kapelmistrzu? Możemy jeszcze liczyć? Tak? No to bardzo się cieszymy.
młodzieży i panu kapelmistrzowi, panu Dariuszowi Pikorowi. Proszę państwa, dziękujemy państwu za przybycie dziś i myślę, że na następnych koncertach również będziecie państwo nas tutaj wspierać i oklaskiwać. Dziękujemy panie kapelmistrzu, dziękujemy młodzieży. Młodzież teraz otrzymuje symboliczne pamiątki jeszcze świąteczne, bo jest taki okres świąteczny, przepiękne bombeczki. Także dziękujemy serdecznie, zapraszamy rodziców i wszystkich tych, którzy chcą wypić z orkiestrą herbatkę do Ośrodka Kultury. Życzymy miłego wieczoru i wszystkiego dobrego na cały 2017 rok. Pani kapelusz.